aby nie zabrakło wam przyjaciółek, bo przyjaciółka zawsze dobrze wam doradzi. Rozmawiają dwie przyjaciółki. Krycha, ale ty schudłaś. Co to za dieta? Ziemniaki, buraki, marchewka, cukinia. Ale gotować czy smażyć? Plewić, plewić! Bądźcie jak zawsze nienagannie taktowny, jak kobieta, która składała życzenia sławnemu aktorowi. Sławy panu nie życzę, bo pan ją posiada. Pieniędzy panu nie życzę, bo jest pan bogaty. Zdrowia panu też nie życzę, bo pan jest okazem krzepy. Ale za to życzę panu, żeby pana żona nie zdradziła. A życie wasze niech jest słodkie jak czekoladki. I teraz poprosimy Halinę o wiersz Czekoladka. Życie to czekoladka, którą trzeba właściwie smakować. Powoli, z rozmysłem, a wtedy poczuje się jego smak prawdziwy i jedyny. Trzeba je przyjąć takim, jakie jest. Bez egzaltacji, marzeń i wspomnień. Ale czy to łatwo? Trzeba iść do przodu, jakby każdy dzień był tym jednym, jedynym. Niezwiązanym z wczorajszym i jutrzejszym. Tylko dziś się liczy. A jutro się nie martw. Zapomnijmy o wczoraj. Dziękujemy Halinie i dalej słodki nastrój. Przechwalają się swoimi zięciami. Mój zięć, mówi pierwsza, dzwoni do mnie co wieczór, żeby spytać, jak się czuję. Mój zięć, mówi druga, ma dla mnie zawsze jakiś prezent. A mój zięć, chwali się trzecia, dwa razy w tygodniu płaci ciężkie pieniądze psychoanalitykowi. I cały czas opowiada mu tylko o mnie. No, to teraz ja. Zdawało mi się, że ten mikrofon jest trochę za nisko, ale tak nigdy nie wiadomo co jak. No to dwóch kolegów wzdycha przy piwie. Kupiłem córce skrzypce z nadzieją, że będzie grać.
mówi pierwszy. Ale nic z tego nie wyszło. Tak to już jest, wzdycha drugi. Ja ostatnio kupiłem teściowej walizkę i też z tego nic nie wyszło. A teraz dowcip zatytułowany Doświadczony lekarz. Specjalnie podaję ten tytuł, bo jest ważny. W szpitalu zięć wchodzi do gabinetu ordynatora i pyta: co z teściową, panie ordynatorze? Źle, odpowiada lekarz. Musi być pan przygotowany na najgorsze. Co, umiera? Nie, jest zdrowa jak koń, jutro wychodzi i cały czas powtarza, że będzie mieszkać z wami. Problemach i o tajemnicach małżeńskiej alkoholu. Dzwonię do żony. Odebrała. Kochanie, mam dzisiaj w pracy taką skromną uroczystość. Wrócę nieco później. Ja wiem, krzyczy do słuchawki żona. Znowu wrócisz pijany. Znam te wasze uroczystości. Ależ kochanie, nie wypija ani jednego kieliszka. Nie, a ja ci mówię, że wrócisz pijany. Akt drugi. Przed północą ledwie trzymający się na nogach małżonek wraca do domu. Otwiera mu małżonka, a on był koczem. No widzisz, Krakoś, Krakoś. Mąż czyta gazetę, obok krząta się żona. W pewnym momencie on przerywa lekturę i zwraca się do niej. Ty, pisze jakiś seksuolog, że wszystkie kobiety w chwili miłosnego uniesienia krzyczą. Krzyczą. A ty nigdy nie krzyczałaś. No i krzyczałam, krzyczałam. Tylko ciebie przy tym nie było. W teatrze
akt pierwszy. Zamężna kobieta przyjmuje kochanka. Nagle do drzwi puka jej mąż. Ona nie traci głowy i wybiega do niego z wiadrem śmieci. Kochany, prosi przymilnie. Póki jeszcze masz buty na nogach, proszę cię, wynieś te śmieci. W czasie, gdy mąż zajmuje się śmieciami, kochanek wychodzi i myśli. Co za sprytna niewiasta i inteligentna kobieta. Jak wspaniale wyszła z opresji. Ojej. Akt drugi. Wraca kochanek do swojego domu. Staje w progu mieszkania i puka do drzwi. Otwiera mu żona z wiadrem śmieci. Kochany, prosi przymilnie. Póki masz jeszcze buty na nogach, wynieś te śmieci. Niesie nasz bohater śmieci na śmietnik i myśli. Co za leniwe babsko. Cały dzień siedzi w domu i nawet śmieci nie wyniesie. Sobie pytanie. Chcąc wam pomóc, za chwilę pokażemy trendy tegorocznej mody wiosennej. Prezentowaną przez nasze modelki, koleżanki modelki, kolekcję udostępniła pani Ania Jaworska, właścicielka firmy Ona i On. I teraz, moi drodzy, to nie jest śmieszne, to jest bardzo ważne. Momencik, tak. Małgosia ubrana jest w sportowe spodnie w kolorze czerwonym, pochodzące z najnowszej kolekcji firmy Olma. Firma ta większość swoich wyrobów produkuje na eksport. Strój uzupełnia elegancki żakiet sportowy, idealny zarówno do sukienek, jak i dżinsów, oraz czarno-srebrna bluza firmy Salto. Najbardziej trendy w tym sezonie. Marysia prezentuje szykowną sukienkę o charakterze sportowo-wiosennym do codziennego noszenia. Idealna na kawkę z koleżanką. Uszyta przez polską firmę szyjącą głównie na eksport. Sukienka ozdobiona została jedwabną apaszką firmy Milanówek. Maryla ubrana jest w sukienkę w kolorze ekwi z eleganckim haftem oraz wiosenny płaszczyk z awangardowym żakietem. Również może być ten płaszczyk. I jest to hit obecnego sezonu. Asia prezentuje
elegancki wiosenny płaszczyk z wysokiej jakości wełny kaszmirowej, uszyty przez polską firmę Karo Jarocin. Pod płaszczykiem uszyta z wysokiej jakości tkaniny sukienka wizytowa w kolorze abru. Awangardowy strój Ewy składa się z eleganckiego czarnego żakietu z wysokiej jakości tkaniny oraz letniej sukienki firmy Salco z modnym w tym sezonie kwiatowym deseniem. Nasza elegancka Żenia ubrana jest w żakiet wizytowy w pięknym czerwonym kolorze oraz piękną wizytową sukienkę z wysokiej jakości tkaniny. Mamusiu. Mamusiu, mieliśmy pierwszy kryzys w małżeństwie. Nie martw się, córeczko, to się zdarza. Mamusiu, ale ja nie wiem, co zrobić ze zwłokami. Rozsierdzony mąż zwraca się do żony. Słuchaj, żonuś, ile miałaś facetu przede mną? No powiedz mi. No, no czemu milczysz, no? Na to, że... Jeszcze raz cię pytam, ile miałaś przede mną facetu? Na to, żona, tyle razy cię prosiłam, nie przeszkadzaj, jak liczy. Żona kłóci się z mężem. Wy, faceci, myślicie tylko o seksie i chlaniu. Nieprawda. Czasami myślimy też o kulturze i o sztuce. O jakiej kulturze? O jakiej sztuce? O kulturze picia i sztuce kochania. I teraz poproszę Asię, solistkę, o piękny wiersz. Lokomotywa dziejów. Oto jest dziejów lokomotywa. Ten trudny proces tak się odbywa. Najpierw powoli, jak gdyby niechcący, funduje kobietom wybuchy gorąca. Uf, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Buch, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo żyje. Pot mi się leje z głowy na szyję i poty te nocne podstępnie funduje. Płaczliwość, kutliwość i rozpacz króluje. I usnąć nie możesz, bezsenność i łzy. Nie możesz uwierzyć, ta w lustrze to ty? Nie patrzeć na zmarszczki, odrosty i plamy. Już pieszczot nie chcemy, choć jeszcze kochamy. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, buch, jak gorąco. Potem podstępnie, jak grom zaskoczenia, katuje nas ciało i wszystko się zmienia. I siku, i siku, i siku wciąż pędzisz i myślisz, że zdążysz, naturę zwyciężysz. Celulit, zadyszka i wszystko ci szkodzi. A ostrość widzenia i pamięć zawodzi. A ty jak na złość wciąż młoda się czujesz. Pazury przylepiasz, felery tuszujesz. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, buch, jak gorąco. Buch, jak gorąco, gorąco, buch, buch. By fałdy zniknęły, potrzebny jest ruch i piekło ćwiczenia, wymachy raz, dwa i noga najwyżej, jak tylko się da. I walczysz z nadwagą i zmarszczki prostujesz.
i stawy cię bolą. Odrosty farbujesz. Odrosty, odrosty, odrosty. Tak, tak. I plamy na rękach usiane jak mak. Uf, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Bóg, jak gorąco. A życie przyspiesza.